Pogoda w Polsce jest bardzo niebezpieczna, warunki pogodowe powodują poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Niestety, są już pierwsze ofiary. Pogoda w Polsce jedynie utwierdza w przekonaniu, że lepiej pozostać w domu. Niebezpieczeństwo jest poważne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, INGW, wydał komunikaty o zagrożeniu dla niemal całego kraju. Jedynie 3 województwa nie są objęte alarmami. Fatalna pogoda w kraju. Z jej powodu zginęła jedna osoba, są też ranni. Silne wichury nad Polską mogą wyrządzić poważne szkody. Z powodu warunków pogodowych, w ciągu ostatniej doby, Straż Pożarna miała ponad 3000 interwencji. Najbardziej niebezpiecznie jest na północy kraju. Tam też doszło do śmiertelnego wypadku. W wyniku działania silnego wiatru w Łośniewie Sierkowickim na bus osobowy spadło drzewo. Jedna osoba nie żyje, a 2 są ranne, informował rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, Krzysztof Bartorski. Strażacy apelują o słuchanie komunikatów pogodowych i śledzenie ostrzeżeń. Zaleca się unikanie wysokich drzew i słupów wysokiego napięcia. Również w związku z ostatnimi doniesieniami o koronawirusie, lepiej pozostać w domu. Lepiej pozostać w domu, nie tylko z powodu koronawirusa. Ponadto INGW wydało ostrzeżenia o zagrożeniu pogodowym w niemal całym kraju. Zagrożeniem pierwszego stopnia objęto aż 13 województw. Alarmy nie zostały ogłoszone jedynie dla Warmii i Mazur, Podlasia oraz ziemi opolskiej. Dzisiaj grzeje, 1. Zakaz handlu złagodzony. Nieoficjalnie, rząd wprowadza ważne zmiany z powodu koronawirusa. 2. Lekarz oszacował, ile miesięcy będzie trwać wirus w Polsce. Musimy szykować siły w zależności od województwa. Ostrzeżenia obowiązują do godzin popołudniowych lub wieczornych. Prawdopodobieństwo wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych szacuje się na 80%. Wiatr może wiać z prędkością od 35 do 40 km na godzinę, w porywach nawet do 85 km na godzinę. Najlepsze newsy dnia, źródło, TVP. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.